Salve a gente, quer tutere? Dobra, wiadomo, co piosenki. Dziękujemy, a kto nas tak pozdrawia pięknie? Katarzyna z Polski Północnej. Witamy serdecznie. Bardzo proszę, już na antenie pani Katarzyno jesteśmy i słuchamy. Jest w ogóle zagadnienie medycyny jest tak jak inne zagadnienia ogólnoludzkie i przecież to dotyczy najważniejszych spraw, bo wiadomo, że życie duchowe mu się wszystko zaczyna i nie można go oddzielić od życia w ogóle, tak? I życia tego fizycznego. Jeżeli my zaczynamy mówić o finansowaniu, o pieniądzach, jeszcze raz o pieniądzach i tylko o pieniądzach, no to my jesteśmy naprawdę w dyskusji, można powiedzieć, no w punkcie takim materialistycznym, w którym nie mamy w ogóle możliwości manewru. Tam kręcimy się tak w kółko siebie i tych pieniędzy, a tymczasem mamy do czynienia ze zdrowiem i życiem ludzkim. Chcemy tak bardzo rozkwitu Polski, chcemy tak bardzo rozkwitu naszej ludzi, którzy tutaj żyją. No jak można się zamknąć wciąż w obrębie pieniędzy? To jest jedna rzecz. Tym bardziej, że jeszcze chciałam powiedzieć, że sprawa finansowania to jest rzecz na samym końcu, że tak powiem, zagadnienia w ogóle. I to w każdej dziedzinie. Jeżeli jest odpowiednie podejście do sprawy, jaka by to nie była sprawa, począwszy od medycyny, a skończywszy na, nie wiem, robieniu guzików, to przecież sprawa najważniejsza to jest, jak podejść do sprawy, żeby to było w Boży sposób zrobione, tak? Sensownie, czyli w Boży sposób, bo my jesteśmy tutaj w Radio Maryja, zdaje mi się. No i weźmy to pod uwagę, że tutaj medycyny nie odcinamy przecież od spraw Bożych, prawda? Mamy takiego świętego, właściwie dwóch, Kosmę i Damiana, którzy przypłacili życiem właśnie to, że byli Boży. No, ale mamy XXI wiek, mamy jako katolicy podejście liniowe do czasu, a nie spiralne, że się wszystko nam koło kręci i wraca do tego samego punktu i tak możemy bez końca stać w miejscu, że tak powiem. Tylko musimy przekraczać jako ludzie katolicy, jako ludzie wierzący w Boga, te stare błędy, żeby wyjść trochę do przodu, żeby po prostu z tym wszystkim, żeby ludzie mogli rzeczywiście być traktowani jako ludzie. Ale skądże możemy być traktowani jako ludzie w sprawach medycyny, skoro na uczelniach medycznych nie ma jednego słowa o duchu ludzkim, o tym, że człowiek jest duchowo, fizyczną istotą. Także my mamy potężną sprawę do przeforsowania. Albo będziemy Polską, katolicką, wielką, która będzie rzeczywiście dawała przykład, albo będziemy kopiować Zachód, który wiadomo, gdzie z medycyną doszedł. Ja się pani z mammografii, która wypowiadała się na przykład o mammografii, w ogóle nie dziwię, bo tych przykładów zgniecenia piersi, maltretowania, tylko dlatego, że pan, któryś z panów po prostu zarządził, że właśnie taki rodzaj finansujemy, a inny nie finansujemy. Proszę państwa, to my możemy się zadyskutować na śmierć i nic z tego nadal nie będzie. Będziemy dalej ginąć jak muchy. I jeszcze w dodatku będziemy mówili, że my się obracamy, że my idziemy ku dobru. No jak można pójść ku dobru, jak się idzie z daleka od Boga? No ja,
to przecież jedno drugie wyklucza. To znaczy, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, bo ja nie jestem oczywiście lekarzem, ale jestem zwykłym człowiekiem, który jest człowiekiem wierzącym, jestem katoliczką i uwielbiam Chrystusa i jego naukę, bo jest po prostu konkretna, mądra, mądrość Boża. No nie wiem, nasz święty Maksymilian Maria Kolbe na przykład mówił, że nasz rozum mieści się w czapce, a mądrość Boża, no to jest mądrość Boża, nieogarniona. Jeżeli my chcemy w obrębie czapki rozwiązywać sprawy, no to będziemy mieć to, co sobie sami przygotowujemy, bo przecież to i nasze dzieci będą tym. To nie jest tak, że ktoś się z nas uratuje. Będziemy iść taką dróżką prosto, no niestety w dół. Jeżeli się nie odwołamy i ktoś nie będzie w końcu odważny, nie powie, że albo się zacznie ta medycyna troszeczkę reformować, ale w kierunku słuchania Bożej mądrości, albo no nie umówmy się, no po prostu arystotelecki mówił, błąd wykonany na początku, na końcu staje się ogromny, na końcu drogi. Tak? No, i to samo, to już wtedy, 2500 lat wstecz. Tak? To gdzie my jesteśmy z naszą myślą? Tak, czy wołanie o wartości w medycynie, pytanie o to, ale nie wartości, jakieś tam wartości, bardzo przepraszam, że przerwałam, nie wartości, tylko po prostu katolicka nauka, po prostu Boża nauka, tak? Boża, nasza katolicka Boża nauka. Jeżeli ona nie zacznie funkcjonować, to my będziemy się kręcić wkoło siebie, wkoło naszych pieniędzy, wkoło naszego finansowania. Do końca świata nie wyjdziemy z tej śrubki, że tak powiem, z tego wiecznego wiercenia się w kółko pieniędzy. Rozumiemy, pani Katarzyno. To chciałam powiedzieć. Dziękujemy za ten cenny głos. To naprawdę nikomu nie chciałam robić krzywdy. Chciałabym tylko po prostu wyrazić swoją troskę ogromną o nasze, o nas, o ludzi po prostu, wszelkich ludzi. Czy to wierzących, czy niewierzących, tak, moje cenny głos naszej dyskusji, pani Katarzyno. Ale to jest wszystko. Tak, szczęść Boże, dziękujemy bardzo. Ja oczywiście zgadzam się, że najważniejsze jest podejście do chorego. To dotyczy lekarzy, przede wszystkim pielęgniarek, wszystkich pracowników medycznych. I to jest pewnie jeszcze ważniejsze niż te procedury wszystkie, które tak nieładnie nazywamy, ale które w XXI wieku są niezbędne i bez których nie jesteśmy w stanie pomóc naszym pacjentom. Więc przede wszystkim odpowiednie podejście z sercem, podejście z Panem Bogiem, ale też odpowiednie finansowanie, odpowiednie dostęp do tych najlepszych, najbardziej nowoczesnych, a więc i najdroższych. Dziadostwo się znowu reklamuje. Jedno i drugie jest niesłychanie istotne i musimy o tym mówić i o jednym i o drugim. Ja chcę tutaj powiedzieć, że zwracamy uwagę, że za mało jest tego podejścia z sercem do pacjenta i ja myślę, że odpowiedzią na to może być propozycja Uniwersytetu Stefana Kardynała Warszawskiego w Warszawie, który między innymi wspólnie kardiologii w Warszawie, a nie organizuje... No ale teraz przebacz złodziejom z firmy Play, oszustom. Przebacz, no, jak oni ciebie okradli, a ty musisz płacić 700 zł za jeden abonament. No to ty weź i się puknij w łeb. Najtańsza linia. Na to szczególne podejście do chorego, na kontakt z chorym, no i oczywiście katolickie podejście. A czy, albo na ile w uczelniach, w szkołach medycznych, różnych, lekarskich, pielęgniarskich, jest przekazywana studentom taka wizja integralna człowieka, że człowiek to jest nie tylko ciało, ale i dusza, i ta troska o człowieka całego, nie tylko o ciało, ale też i o inne wymiary człowieka? Na pewno za mało. Tutaj proporcja jest zachwiana w kierunku chorób ciała. No ale to też wynika z rozległości.
zległości tej wiedzy, z postępu medycyny. Tutaj rzeczywiście w poszczególnych specjalnościach jest tyle nowości, tyle informacji do przyswojenia w ciągu 6-letnich studiów, że często zapomina się o tym, co również jest tak bardzo istotne. No i stąd propozycja nowego programu studiów na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Żeby leczyć nie tylko ciało, ale leczyć człowieka. Tak, to jest niesłychanie... No to leczenie całego człowieka, świadkowie Jehowy już to dawno mówili. Całościowe, zupełnie pisali, poprawia, żyli, byli, nie umarli. No i oczywiście patrzę jeszcze pragmatycznie. Nie da się patrzeć tylko po Bożemu, nie patrząc na pieniądze, bo jednak ludzie to są tylko ludzie. Nikt za darmo nie chce pracować. Zresztą nie tylko w medycynie, ale w każdym innym zawodzie. Normalnie ludzie pracują za wynagrodzeniem. Zresztą w prawie pracy nie można pracować za darmo. Także jest wolontariat, ale co do zasady są to środki finansowe. To samo ze wszystkimi innymi kosztami w systemie ochrony zdrowia. Leki w znaczącej mierze to są firmy zagraniczne, ale polskie również muszą... Weź im przebacz, jak oni cię okradają, prawda? Wszystko bardzo dużo kosztuje, także my musimy patrzeć na system ochrony zdrowia również przez pryzmat, przede wszystkim przez pryzmat finansów, finansowania i wykorzystania jak najbardziej efektywnego tych środków finansowych, które mamy. Mamy tyle, ile posiadamy i naszym celem jest maksymalnie dobrze je wydawać. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Włączam radio. Witamy serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Ja właśnie mam do panów taką... pana pani imię możemy pomóc? Pani imię? Gorąca z Łodzi. Jeszcze raz? Gorąca. Gorąca. Gorąca, tak się nazywam. Bardzo miło. Proszę Ojca. I mam taką prośbę. Pod Krakowem jest taki aparat, który wyleczył 100 osób i dwoje dzieci na raka. Czerniaka, tam, na te ciężkie raki. To są. I jest taka sytuacja w Łodzi, jest też taki aparat, i dużo miastach innych jest. I to stoi bezużyteczne, żeby ludziom pomogli. Dlaczego to nie jest zdarzyć? Proszę mi odpowiedzieć. Wykorzystanie sprzętu, właśnie, który nie stoi. Taki, który hamuje komórki raka i ludzie mogą normalnie pracować i żyć, a muszą umierać. Rozumiem. Dobrze, dajmy czas teraz naszym gościom na odpowiedź. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Nie wiem dokładnie, o jakich urządzeniach pani mówiła, bo wiemy, w Czerniaku jest to choroba bardzo prosta w momencie, jak zauważy się chorobę w bardzo wczesnym stadium, ale w ostatnim stadium jest to choroba bardzo, o bardzo złym rokowaniu, niesamowicie kosztowna i nie słyszałem o jakiejś metodzie innej niż jest stosowana w Polsce, która jest standardem w leczeniu światowym. Żadnej innej metody, która jest typowo polska, niefinansowana, nie znam. Pytam może inaczej. Jak wygląda w Polsce wykorzystanie, efektywność wykorzystania sprzętu w szpitalach? A, to jest zupełnie inne pytanie. Chociaż nie tak do końca. Bo mówimy o sprzęcie, który wiemy, że ma efektywność kliniczną. W związku z tym efektywność kosztowa jest również i mamy zdecydowanie za niskie. To jest spowodowane trochę złym systemem kontraktowania. Każdy chce mieć cokolwiek, jakikolwiek kontrakt, jak najwięcej, a wiemy, że ten sprzęt jest bardzo często drogi. I są to tomografy, rezonanse magnetyczne, terapie inne. Świadczenia, te sprzęt powinien pracować 12 godzin dziennie. To jest standard normalnie pracowni, standard
podmiotu leczniczego, ale żeby tak było, to musi być odpowiednie finansowanie. Ale gdyby było odpowiednie finansowanie na 12 godzin, to koszt amortyzacji sprzętu, który jest bardzo drogi, na jedno badanie jest teraz efektywny, skuteczny. Tak, tak, tak. W związku z tym w sumie powinniśmy kupować mniej i mniej ilości sprzętu, a więcej ilości badań. I oczywiście na tych badaniach, na tych sprzęcie, jeśli jest więcej wykonywanych badań, to dużo lepszą jakość można uzyskać. Sprzęt można kupić lepszej jakości, droższy i cena będzie niższa. Tylko musimy zrobić nowy sposób kontraktowania, który na razie jest taki, jaki jest. Po prostu za mało kupujemy, ponieważ mamy za mało środków, za wiele miejsc udzielania usług. Jeszcze ważniejsze niż sprzęt jest personel. Są doświadczeni lekarze, którzy potrafią interpretować badania wykonywane za pomocą tego sprzętu. Dlatego też tak jest ważne, żeby kupować sprzęt dla najlepszych placówek, tam gdzie jest największe doświadczenie, tam gdzie robi się najwięcej takich badań. Im więcej się robi, tym jest większe doświadczenie, tym lepsze są wyniki i lepsze wykorzystanie sprzętu. No jest to wszystko logiczne, tylko ja tak się słyszy i widzi samemu, że stoi świetny sprzęt używany przez pół dnia, a kolejka się oczywiście w serce. Tak, mamy sprzętu, to co już mówiliśmy o łóżkach, że mamy więcej łóżek na 10 tysięcy mieszkańców, trzykrotnie więcej niż w Danii, dwukrotnie więcej niż w Unii Europejskiej. To samo dotyczy sprzętu. Mamy za dużo sprzętu, za dużo nowych inwestycji. Mamy za dużo sprzętu. Tak, ponieważ za dużo sprzętu, tak jak już powiedziałem, za dużo sprzętu i kupujemy po połowie wykorzystania. W związku z tym moglibyśmy mieć o połowę mniej sprzętu, a przy pełnym wykorzystaniu. Czy jest jakaś baza, nie wiem, gdzie, w ministerstwie czy gdzieś, która by miała rozeznanie, jaki sprzęt mamy, kto kupuje, kto wydaje pieniądze, jakieś centrum koordynacyjne sprzętu, który jest w Polsce, nie wiem, jak to nazwać. Ministerstwo Zdrowia posiada dane pełne na temat pewnego rodzaju sprzętu najbardziej kosztownego i ma pełną informację i świadczeniodawcy przekazują nam informację, ile zostało wykonanych badań na tym sprzęcie. Bardzo często są to badania finansowane odrębnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czasami są to świadczenia również wykonywane na rzecz w ramach procesu leczniczego w szpitalu, tak jak tomografia, rezonans są wykorzystywane jednocześnie raz dla pacjentów szpitalnych, hospitalizacji i w innych godzinach dla pacjentów w trybie ambulatoryjnych. Także te informacje posiadamy, ale wiemy, że wykorzystanie sprzętu i nie tylko tego sprzętu ambulatoryjnego, o którym mówimy, te świadczenia kosztochłonne tak zwane, ale również bloki operacyjne w szpitalach, gdzie bardzo często one są wykorzystywane przez pół dnia. Rzadko który szpital planowo w pełnym zakresie wykorzystuje sobotę. To jest normalny dzień pracy tam, gdzie można wykonywać zabiegi operacyjne, ale tego szpitale nie wykorzystują. Dotychczas była możliwość zakupu sprzętu z różnych źródeł, na przykład fundusze europejskie były. Wielu właścicieli szpitali, samorządów kupowało sprzęt z funduszy europejskich. To było stosunkowo łatwo uzyskać takie finansowanie bez zastanowienia się, czy te badania wykonywane za pomocą tego sprzętu będą finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I to jest często powodem, że w niektórych szpitalach są niewykorzystywane urządzenia, a w innych brakuje. Więc ta koordynacja na pewno dotychczas nie była najlepsza. Teraz mam nadzieję, to się zmienia i poprawi. Tak, to oczywiście jest też przypadek, że środki unijne były rozdzielane i są rozdzielane na różnych poziomach. W wielu zakresach są to środki regionalne i region, osoby, które zarządzały tymi
środkami dbał o to, żeby swój szpital, kolejny ośrodek, kolejne miejsce udzielania świadczeń miało taki sprzęt, ponieważ jest to bardzo dobre w wyborach, gdzie można się pokazać, gdzie można sobie zrobić zdjęcie, gdzie można pokazać, że coś uruchomiliśmy, kolejny oddział, kolejne łóżka. No i tak było. Teraz staramy się monitorować tą sytuację poprzez system oceny wniosków inwestycyjnych i nie dawać zgód na kolejne budowy, kolejne rozbudowy. Na pewno jeszcze wymaga to dużych zmian, ale początek został zrobiony bardzo dobry i to, co było już powiedziane, nie jest problem dostępności sprzętu, nie jest problem dostępności oddziałów, problem jest sfinansowania tego wszystkiego. Gdyby były środki finansowe, mamy możliwości wykonania świadczeń w ciągu jednego roku. Myślę, że z 50% niewykorzystanych możliwości produkcyjnych. Bardzo proszę, Radio Maryja. Szczęść Boże, miałem zniszczyłości zaliszcze. Ja chciałbym zabrać głos, może tak troszkę nie na temat. Tutaj Państwo mówicie o leczeniu, a obecnie na świecie, tam gdzie jest rozwinięta medycyna, pomija się naturalne metody leczenia. Gdzie jest jakaś szansa, żeby w Polsce, zaczęto leczyć apiterapia czy ziołami, bo no, to jest na pewno bez produktów, ze zdenerwowania, bez niemocnych skutków, a działają, rozumiemy pytanie i myślę, że jest jasno sformułowane. Ciekawe pytanie. I posłuchajmy odpowiedzi naszych gości. Dobrze, dziękuję bardzo pani. Dziękuję uprzejmie. Z Panem Bogiem. System ochrony zdrowia, zarówno polski, jak i w każdym innym państwie na świecie, musi finansować te procedury, te metody leczenia, które są uznane przez medycynę i na które są odpowiednie dowody naukowe, że działają, że poprawiają stan chorego, że wydłużają życie. Żeby takie dowody mieć, projektuje się tak zwane badania kliniczne, badania, w których uczestniczą tysiące, czasami setki tysięcy pacjentów. Oceniamy, jaki jest wpływ leku na stan chorego, wykonujemy badania kontrolne. Wtedy mamy twarde dowody, że to leczenie jest skuteczne i że warto to leczenie proponować. Bo oczywiście każde leczenie, które działa, ma również działania niepożądane. Więc żeby narażać pacjenta na działania niepożądane, trzeba mieć absolutną pewność, że to leczenie jest korzystne dla chorego i że spodziewane korzyści przewyższają możliwe ryzyko. I tak jest w przypadku medycyny opartej na faktach naukowych i akceptowanej szeroko przez środowiska akademickie, przez izby lekarskie. No, tutaj metody takie naturalne nie do końca się mieszczą. Mogą być leczenia, ale to już jest decyzja indywidualna pacjenta i zwykle żaden system ochrony zdrowia na świecie nie finansuje tego rodzaju leczenia dodatkowego. Analogicznie sytuacja wygląda z homeopatią. Tu też jest od lat dyskusja, czy te w Wielkiej Brytanii, czy te leki powinny być finansowane. Wielka Brytania była chyba ostatnim krajem, gdzie pewne środki homeopatyczne były finansowane, z tego się wycofano. Nie ma dowodów medycznych na skuteczność tego rodzaju leczenia.
Oczywiście zaraz pojawi się wiele osób i wiele głosów, które powiedzą, że ta metoda, na przykład homeopatia albo jakieś inne metody naturalne pomogły. Ale pamiętajmy, że w medycynie efekt placebo ma ogromne znaczenie. To czasami ponad 50% poprawy zawiera się w tym efekcie placebo. Ale ten efekt placebo to również jest odpowiedni stosunek lekarza do pacjenta, właśnie podejście z sercem, zainteresowanie. To wszystko wpływa na poprawę stanu chorego, a więc procedury, które są finansowane, to muszą mieć twarde dowody na to, że są skuteczne, że są opłacalne i że są bezpieczne. I tylko wtedy mogą być akceptowane przez cały system ochrony zdrowia. Ale homeopatia podkładam na bok, bo to jest jakby inna bajka. Natomiast czy gdziekolwiek prowadzono badania nad produkowaniem pszczelin tego typu, czy gdzieś ktoś to, bo to mówimy, że to musi być sprawdzone, zweryfikowane naukowo, czy ktoś to próbował weryfikować naukowo skuteczność tego typu środków? Zależy o jakich produktach pszczelin mówimy i stosowanych w jakich chorobach. Jeśli to są produkty, które mają poprawiać gojenie na przykład, to myślę, że jakieś zastosowanie może mieć, ale wiele osób zaleca te produkty w leczeniu bardzo wielu chorób. No tutaj na to dowodów już odpowiednich nie ma, a wręcz na przykład miód. Wielu pacjentów pyta się, czy może jeść miód, bo jest przecież taki zdrowy. No, pamiętajmy, że miód to też jest cukier, więc na przykład pacjenci chorzy na cukrzycę tego miodu jeść nie powinni. Pacjenci, którzy mają dietę związaną z chorobami serca, również dla nich miód nie jest zalecany. To jest decyzja indywidualna lekarza i pacjent powinien się zapytać swojego lekarza, czy takie leczenie może zastosować. Radio Maryja, bardzo proszę. Jestem do radia. Już pan jest w radiu, witamy na antenie. Pani imię? Na szczęście, Marianna. Witam pani Marianno. Cieszę się z radio. Koniecznie. Ja słyszałam, jak pani wychwalała szpital na Śląsku. Ja bym chciała wychwalić szpital w Różce. Co jest w Mazowieckim? Taki szpital, co na kamieniach niech będzie. Cały zespół, łącznie z panią doktor Polczyk, pielęgniarki, wszyscy. Tamty człowiek czuje jak w domu. Mnie na przykład tam uratowano życie przypadkiem. Jestem w ogóle, każdemu bym tam poleciła. Ja mam daleko do tego szpitala, ale dzięki temu szpitalowi, to ja na pracy funkcjonuję. Jestem, ja mam astmę, przewlekłe zapalenie oficjalne, ProHP. W ogóle mam więcej chorób, jak sama jestem, ale w szpitalu Różka słyszałam, że podobno ma być zlikwidowany. Nie wiem, ile w tym prawdy jest, ale dla mnie to by było katastrofa. Koniec życia by było. Także pozdrawiam wszystkich i życzę, żeby Różka była jak najdłużej i pani doktor Polski, żeby pracowała jak najdłużej z cała załoga jej. Zdecydować pani Marianno, to tak jeśli nie mamy pewności, że ma być coś likwidowane, szpital tym bardziej, to tak nie mówmy, bo to potem, jak się okaże, że to nie jest prawda, to oczywiście zamieszanie się ze zupełnie nic nie wiemy, bo to dyrektor i organ założycielski o tym wszystkim decydują. Ja tylko pamiętam, że bardzo mocno wspierałem ten szpital jeszcze w 1998 i 1999 roku, także bardzo serdecznie pozdrawiam. Jakie efekty od razu widać. Ale to bardzo miłe, że to już kolejny szpital, o którym słyszymy, że jest wspaniały, że pracują tam wspaniali specjaliści. Myślę, że takich szpitali w Polsce jest mnóstwo i to jest najważniejsze, pewnie jeszcze ważniejsze niż dobre finansowanie całego systemu. Bo to, co słyszymy też, ta relacja pacjent szpital czy pacjent lekarz, to jest relacja no, szczególna. Bardzo taka, słyszymy, bardzo emocjonalna. To jest zaufanie, to jest moje zdrowie, ale bo ufam tym ludziom. To jest bezcenne. To jest najważniejsze, no ale oczywiście w XXI wieku finansowanie i nowoczesne technologie, nowoczesne leki też są niezbędne i konieczne. A to się nie wyklucza. Obyszło w parze. Oczywiście sobie.
Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo. Tak, Krzysztof, ja dzwonię z Toronto. Jesteśmy już na antenie. Tak, witam pana serdecznie. Pana imię? Krzysztof, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja mam takie pytanie, szczególnie może do pana profesora. Prywatnie. Ale na antenie pana już dobie, jesteśmy na antenie. Jesteśmy tak, ja wiem, że zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Słucham już audycji też w telewizji i jestem pod wrażeniem. Pan profesor szczególnie te rzeczy takie bardzo skomplikowane i potrafi tak bardzo dobrze wszystko wytłumaczyć prostym polskim językiem, że nie ma tego żargonu zawodowego. Także bardzo dziękuję za tą audycję. Moje pytanie prywatne jest w tym sensie, że ja choruję na cukrzycę już prawie 10 lat. Mieszkam w Kanadzie i na emeryturze, jak będę miał 65 lat, nie mam tutaj rodziny w Kanadzie, nikogo nie mam. Chciałbym zjechać do Polski, tam mam dzieci dorosłe z rodzinami już, kupić sobie mieszkanie. I pytanie do pana profesora szczególnie jest takie, czy ja sobie dam radę, jeżeli chodzi o cukrzycę zaawansowaną. To jest jedna z moich chorób, jeszcze muszę odwiedzać innego specjalisty. Chodzi mi o sprawę finansową. Jeżeli chodzi o zaufanie do lekarzy z polskich, to mam 100%. Ja tutaj w Kanadzie obserwuję, dużo polskich lekarzy pracuje w Kanadzie i naprawdę jestem spokojny, jak mi się trafi polski lekarz, bo wiem, że będę dobrze leczony. Także interesują mnie też te sprawy finansowe. Czy wiem, że są jakieś ubezpieczenia w Polsce prywatne, że czy te ubezpieczenia na przykład będą pokrywać wizyty u prywatnych lekarzy. Tutaj w Kanadzie w ogóle nie ma zjawiska prywatnych wizyt. Wszystko jest pokrywane przez państwo. Jeżeli chodzi do na leki, się nakłada ubezpieczenie jeszcze pracownicze, które ja mam. Z tym, że ja obserwuję tutaj ceny leków i tutaj ceny leków już po ubezpieczeniu, po zniżce, one są tak wysokie jak leki przed zniżkami w Polsce 100%. Także to są leki o wiele droższe. Z tym, że nie wydaje się na prywatne wizyty. Wszystko pokrywa państwo ubezpieczenie. Ile by mnie kosztowało na przykład, żebym ja mógł chociaż raz na 3 miesiące zobaczyć dwóch specjalistów, ile by mnie to w skali roku czy w skali miesiąca mogło kosztować? I pan profesor na pewno wie, jak za granicą wygląda opieka medyczna. Czy ten mój plan przeprowadzki do Polski, on jest realny, czy ja sobie po prostu w Polsce już troszeczkę schorowana osoba dam sobie radę, panie profesorze? To może ja pierwszy. Oczywiście zapraszam bardzo serdecznie do Polski. No i nie polecam systemu prywatnego, tylko system publiczny. Po prostu należy się zapisać do Narodowego Funduszu Zdrowia i dobrowolnie się ubezpieczyć. Przecież pan będzie otrzymywał emeryturę, także będzie pan normalnie obywatelem polskim, w Polsce zamieszkałem, także to w zakresie dostępu leczenia polecam, które są dostępne w danym momencie. No i oczywiście do odpłatności, bo udział pacjenta jest, także oczywiście myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. W Polsce system ochrony zdrowia jest zdecydowanie tańszy, no wiadomo, w Stanach Zjednoczonych jest najdroższy, ale Amerykanie marzą, żeby mieć tak dobry jak w Kanadzie, także Kanada jest znana z tego, że ten system jest bardzo dobry. W Polsce dostępne są wszystkie procedury najnowocześniejsze, takie jak w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w najbardziej rozwiniętych krajach świata. To dotyczy również leczenia, różnych form leczenia cukrzycy i powikłań cukrzycy, bo o tym też tutaj musimy powiedzieć. Jeśli ktoś leczą, wszystko leczą. Polskie Zdrowia są możliwe jest ubezpieczenie w prywatnych firmach, plany ubezpieczeniowe i wtedy można korzystać również z poradni prywatnych. Ja myślę, że też bym zachęcał, tak jak pan minister, do korzystania z publicznej ochrony zdrowia, ale oczywiście dla zwiększenia komfortu, dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa możliwe jest dodatkowe ubezpieczenie. Bardzo proszę, Radio Maryja. Ja chciałam
chciałam do audycji. Mogę? Ja bardzo przepraszam, że na ten telefon. Już na ten nie jesteś. Ale w tym, normalnym telefonie mi mówią, nie ma takiego numeru. No, na pewno jest. A kogo witamy na antenie? Agnieszka z Gdańska. Agnieszka, już panią słuchamy, bardzo proszę. Halo? Tak, już na antenie jest. Już na antenie. Pokłania się Agnieszka z Gdańska, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ale dziwnie, proszę, szanowny panie. Ja byłam operowana na oko. Nie będę i Maryja ponoć w niebie mieszka. Ojojoj. A to wszystko jest nieprawda. I zmyślone, i zmyślone. Co zmyślone? Wszystko zmyślone jest. Och, jest, jest. Że Maryja w niebie mieszka. A mówią, że Franciszek diabła wie, że jest Judaszem. Matka Boska zmyślona jest. Polska to we wszystko wierzy. Czy się stoi, czy się leży. Polska to we wszystko wierzy. Czy się stoi, czy się leży. Ale jak się idzie prywatnie do lekarza, 300, 250 zł. Także ja naprawdę... Kto to będzie miał pieniądze na to wszystko? Na to wszystko. Ale jeśli jest niepełnie doświadczony, to niech ma jakiegoś lekarza obok, który mu pomaga, który mu wszystko wytłumaczy, czy coś. Ja chodzę ledwie, prawie nic nie widzę. Co mam robić? Dziękuję, przepraszam. Wszystkiego dobrego. Posłuchajmy, co powiedzą nasi goście. Nie znam sytuacji konkretnej, ale jednostka, szpital, jak nie uda się operacja, bo oczywiście musimy wiedzieć, że każda operacja może się nie udać, nawet taka, której ryzyko operacyjne jest niewielkie. I ważne jest, że często można jeszcze dokonać jakiejś poprawy, korekty i w okulistyce na pewno różne metody są stosowane i o tym rozmawiamy z konsultantem krajowym, że ośrodek, który zoperuje, któremu się nie powiedzie, ma obowiązek również później mieć ten nadzór nad pacjentem. Dlatego jest ta wizyta pooperacyjna, dokładne zbadanie pacjenta, no i później, jeśli coś się nie powiedzie, to przyjęcie po raz kolejny. Także tak jest plan, czy to już zostało obecne? Tak powinno być. Normalnie w każdym szpitalu, tak, a nie również. Jeśli jest jakieś niepowodzenie, jest powikłanie, to pacjent później wraca do tego ośrodka i jest jeszcze raz hospitalizowany. Pacjent jest, ma przekazywaną informację, że w przypadku, jeśli coś niepokojącego się zdarzy, ma obowiązek przyjść na izbę przyjęć i być monitorowany. Może wrócić do szpitala, gdzie była operowana? Nie wiem, to pewnie już było dosyć dalej. Być może powinna do kolejnego szpitala klinicznego najwyższego poziomu referencyjnego, bo najprawdopodobniej sprawa nie jest prosta. Często jest tak, że ośrodki są ośrodki, które wykonują tylko i wyłącznie zaćmę, no i każde powikłanie już jest do ośrodka przekazywane wyższego poziomu referencyjnego. Oni nie są przygotowani. Szpital kliniczny. Szpital kliniczny, tak. W Gdańsku? Bo pani była z Gdańska. Jest taki... Tak. Jest bardzo dobry szpital akademicki. W Gdańsku. Są operacje bardzo małego ryzyka, ale oczywiście każdy zabieg, każda operacja obarczona jest pewnym ryzykiem powikłań. To jest takie wszędzie w najlepszych ośrodkach na świecie. No i z tym się musimy pogodzić. Pacjent musi być o tym poinformowany przed zabiegiem. No, całe szczęście większość powikłań można w jakiś sposób usunąć. No i mam nadzieję, że tutaj też tak się uda. Trochę poszerzając ten kazus pani Agnieszki, sytuacja właśnie podobna, gdyby się komuś przydarzyło. Tu zmierzam do czego?
rzecznik praw pacjenta. Czy kiedy się możemy do niego, powinniśmy się do niego udać? I co on, jak on nam może pomóc? W każdym momencie, kiedy uważamy, że prawa pacjenta są nierespektowane, to są właściwie dwie instytucje są odpowiedzialne za skargi pacjentów. Pierwsza to Narodowy Fundusz Zdrowia, no i druga Rzecznik Praw Pacjenta. Przy obydwu instytucjach działają infolinie, gdzie można zgłaszać skargi i każda skarga jest wyjaśniana i informowany pacjent jest, w jaki sposób została skarga załatwiona. Ale oprócz tego jest jeszcze jedna podstawowa rzecz, gdzie można się udać, czyli do podmiotu leczniczego, do dyrekcji tego podmiotu i złożyć skargę, ponieważ tam też taka osoba funkcjonuje i to jest najbliżej, gdzie pacjent powinien się udać. Szczęść Boże. Witam serdecznie. Barbara z Krakowa. Tam pan minister pani wiedział, o jaki aparat chodzi w Krakowie. To chodzi o Instytut Fizyki Jądrowej, w którym stoi aparat do jakiegoś tam, ja bliżej też nie znam sprawy, ale jestem w Krakowie, Instytut Fizyki Jądrowej, tam właśnie jest sprawa leczenia nowotworów. Jeszcze chciałam drugą rzecz zapytać, czy panowie wiedzą, że brakuje szczepionek? Mówicie, szczepcie się na tą grypę, a w Krakowie na przykład brakuje szczepionki. To zostało wprowadzone za 75+, plus 50% za 65+. I efekt jest taki, że ja się szczepię 10 lat, a w tym roku się chyba nie zaszczepię, bo chodzę już prawie półtora tygodnia po Krakowie ze zgodą od lekarza, a szczepionek w Krakowie nie ma. Czy pan coś wie na ten temat i czy szczepionki będą, czy jest przewidziane więcej, czy nie? Dziękuję, dobranoc. Dziękuję, pani Barbara. Jeśli chodzi o terapię protonową, jest to terapia dedykowana i finansowana w zakresie nowotworów oka i faktycznie w Krakowie w instytucie jest ze środków publicznych wybudowana, ze środków naukowych i jest dopuszczona do finansowania finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, jest wykorzystanie bardzo niewielkie, chyba ze 20% mocy przerobowych tego środka, ponieważ nie ma więcej pacjentów, którzy się nie kwalifikują. Nie ma na razie... Nie kwestia finansowa, to co mówiliśmy? Nie, jest kwestia braku wskazań do leczenia tego typu w tym ośrodku. W związku z tym, dopóki ten ośrodek nie będzie wykorzystany w pełnym zakresie, nie ma żadnego uzasadnienia, żeby budować kolejne ośrodki w kraju, ponieważ ta terapia jest niesamowicie droga. Do tej pory, jak ten ośrodek nie został uruchomiony, wszyscy pacjenci byli wysyłani przez Narodowy Fundusz Zdrowia do najbliższych podmiotów w Niemczech bądź w Czechach. Teraz, jak jest to leczenie dostępne w kraju, wszyscy pacjenci są leczeni w kraju, w Krakowie. A co znaczy, że nie ma pacjentów, którzy się do tego kwalifikują? To znaczy, mogą być leczeni innymi metodami? Tak, są bardzo jasne wskazania, kiedy to świadczenie jest świadczeniem gwarantowanym, kiedy pacjentowi pomoże. Jeśli świadczenie w innych nowotworach jest świadczeniem niegwarantowanym, to wówczas takie świadczenie nie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ nie ma jasnych dowodów naukowych, że ono jest skuteczne. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo? Halo? Tu Radio Maria? Właśnie nie słyszymy. Bardzo proszę, Radio Maria. Minister Bezpieczeństwa Publicznego. Halo? Tak, tu Radio Maria.
witam serdecznie. Tak, szczęść Boże. Szczęść Boże Pani. Dobrze. Chcę powiedzieć, że to, co usłyszałam, mogę powiedzieć nareszcie. Mówię, chcę się odnieść po prostu do tych pociągnięć organizacyjnych, które na pewno budzą nadzieję, aby się powiodły. No, sama byłam kiedyś w pierwszej i drugiej kadencji przewodniczącą Komisji Zdrowia Sejmiku i o te sprawy już wtedy zabiegałam. O racjonalne przypatrzenie się liczbie łóżek szpitalnych, o wykorzystaniu sal operacyjnych, rzeczywiście o sprzęcie, co do którego nawet w pewnym momencie prowokowałam doniesienie do prokuratury. To było tragiczne, po prostu marnowanie sprzętu w piwnicy pewnej kliniki. To po prostu w głowie się nie mieści, co się działo. Dzieje się też nadal. Niewykorzystanie możliwości po prostu tego, co jest, przedłużenie pobytu szpitalnych niepotrzebne. Powtarzanie badań, które są wykonane na wyjście do szpitala ambulatoryjnie i zaraz powtarzamy te same. No, można mocno się zastanawiać. Tak samo N razy powtarzane badania w tym szpitalu będące prawidłowe. I to konkretne mam takie przykłady, których jest wiele. Jedynie mój poważny lęk, jak to będzie z dofinansowaniem i poszerzeniem tej podstawowej opieki zdrowotnej, jak również pewnych elementów opieki nad chorymi w domu, bo to jest racjonalnie i psychologicznie pod każdym względem lepiej, żeby chory leczył się ambulatoryjnie i nie leżał w szpitalu. Utrudzenie rodziny i wszystkie elementy psychologicznych takich negatywów dla pacjenta, który w szpitalu wyrwany ze środowiska, no jak tu nieraz słyszeliśmy z Białegostoku do Katowic, to już w ogóle jest absurdalne, przecież tam też są na pewno dobre kliniki. No ale to są te elementy i tu muszę powiedzieć, że moja nadzieja, że może wreszcie jednak. Bardzo dziękujemy Pani Krystyno. I do odbioru już słucham naszych gości. Oczywiście wzmacniamy to, co od samego początku mówimy, ten tryb ambulatoryjny. Tutaj opieka w domu, nad pacjentem w domu, na przykład w opiece terminalnej, w przypadku hospicjum, wzmacnianie tej możliwości opieki nad pacjentem w domu, żeby ten pacjent był w środowisku domowym. Oczywiście, żeby pacjent też miał możliwość ewentualnie bycia w warunkach stacjonarnych również, żeby odciążyć w pewnym momencie rodzinę, żeby ta opieka była w trybie takim hybrydowym. Także staramy się, żeby co do zasady pacjent był jak najbliżej domu, ambulatorium, nie w trybie stacjonarnym, szpitalnym. Wykorzystujemy także nowoczesną technikę do monitorowania pacjenta, który przebywa w domu, ale może być leczony pod kontrolą lekarza ze szpitala. Tak jest w przypadku na przykład telerehabilitacji. Pacjent po zawale jest rehabilitowany początkowo w instytucie, w klinice rehabilitacji. Pokazywane są formy ćwiczeń i zachowań, a potem wychodzi do domu z urządzeniem i wykonuje takie same ćwiczenia w domu, które są nadzorowane telemedycznie, czyli za pomocą łącza telefonicznego oceniana jest czynność serca, EKG i efekt tych ćwiczeń, które pacjent wykonuje. A więc jest sporo różnych metod, żeby powstrzymać pacjenta przed niepotrzebnym pobytem w szpitalu. To jest na pewno dobry kierunek. To już się dzieje. To się dzieje już w tej chwili. Tutaj w ogóle, jeśli chodzi o tą telerehabilitację, to jest zawarcie w tym również efektu nauki pacjenta. To jest pacjent wie dokładnie, jak ma ćwiczyć, w jakich interwałach, jak powinien to wykonywać i
To jest później zdecydowanie bardziej skuteczne. Znam pacjentów, którzy 2-3 lata po zakończonej terapii, zakończonym monitorowaniu telerehabilitacji nadal korzystają i nadal mają nawyk ćwiczenia. Także to jest pełna profilaktyka przed kolejnym zawałem serca. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo? To Radio Maria? Czego zaznał na własnej skórze. Halo, to Radio Maria, czy się słyszymy? W roku zaczęli do obozów napływać pierwsi wysiedleńcy. Chyba się nie słyszymy. Radio Maria, bardzo proszę. Radio Maria, czy się słyszymy? Halo? Tak, tu Radio Maria. Jan Złoty mówi. Pani Janie, proszę radio sobie ściszyć. Witamy. Już jest wykończone. Ja tylko chciałem kilka takich uwag ogólnych podać. Była trochę duma, ale wydaje mi się, że na studiach medycznych w ogóle ma żadnych wykładów z zakresu etyki, moralności. Tego nie ma. I to jest taka dziwna historia, znaczy w wyższej szkole muzycznej jest etyka. Natomiast jeśli chodzi o studia mistyczne, jeśli ona jest konieczna, potrzebna, to jej tam nie ma. I nie bardzo wiem dlaczego i z jakiego powodu. Zresztą słyszałem kiedyś, że tak powiem, takie bardzo mądre zdanie jednego z lektorów Akademii Medycznej, który mówił mi, że on do okazji tylko, tak powiem, mówi studentom o tym, że każdy z was, każdy z nas, lekarzy, niech pamięta o tym, że kiedyś będzie się rozliczał ze swojego cmentarzyka, jak tu wrócił na ziemi. I to jest bardzo ważne, bo my w tej chwili zrobiliśmy z tego jakiś tam biznes, także do stażu leczenia, wprowadzania tych wszystkich środków potrzebnych, niepotrzebnych. Tutaj mamy tyle tych 16 identycznych środków, które do zamiany można tutaj kupować jedne droższe, drugie tańsze. No przecież to jest jakaś kompletna bzdura. Nad tym w ogóle nikt nie panuje. To stał się po prostu biznes. Dlatego no chciałbym zwrócić uwagę, ale przede wszystkim no, chodzi o te jakieś studia, o uczenie tych młodych ludzi. Przecież to są ludzie, którzy przychodzą no, z różnych środowisk i właściwie tłumaczenie im, na czym polega, to są wyjątkowe studia medyczne. Także chciałbym na to zwrócić uwagę. Bardzo dziękuję pani Janie, szczęść Boże. Dotychczas jest w programie studiów lekarskich etyka, filozofia medycyny, socjologia, psychologia. Te przedmioty są od lat. Ale zgadzam się, że jest za mały nacisk położony na tę tematykę. No i mam nadzieję, że to ulegnie zmianie. Mówiłem już o planach nowego programu na Nowym Wydziale Lekarskim, na Nowym Wydziale Medycznym. Myślę, że we wszystkich uczelniach powinno się zwrócić większą uwagę na te elementy. Chociaż oczywiście studia medyczne są bardzo przeładowane wiadomościami, trwają 6 lat, to jest ogromna wiedza i niestety wśród tych najnowszych informacji bardzo obszernych, obciążających studenta, te bardzo ważne, ale no, jak się okazuje, według opinii wielu studentów nie pierwszoplanowe tematy mogą być za mało zauważane. Radio Maria, bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże Pani. Do audycji mogę? Tak, już Pani na antenie jest, tylko proszę o imię Pani. Tak, Marianna Gdańska. Witam Pani Marianno. Już Pani słucham. Chciałam zapytać o... Pani Marianno, radio jest nieściszone i co nam przeszkadza Pani również? Aha, przepraszam, tak, przepraszam bardzo, przepraszam. Już ciszę. Tak, chodzi mi o leczenie szpitalne i ambulatoryjne. Dotyczy to choroby psychicznej, a konkretnie uzależnienie od leku naczelnego z Chin. Mam problem właśnie z mężem. Kiedyś nadużywał alkohol, w tej chwili bierze ten lek na szczelnie Silnox i potem leku właśnie zachowuje się tak jak po alkoholu. Wzywałam kilka razy karetkę pogotowia. Pierwszy raz 18 września w Akademii Medycznej męża przetrzymali przez noc i na rano go widzieli.
wyciskali, powiedzieli, no, że wszystko jest dobrze. Za 3 dni bym musiał powrotem po operacji pogotowia. Zabrali męża, niech tam nie chodzi do domu. Po prostu po tym leku jest nieodpowiedzialny, nie wie, co się wokół niego dzieje. Wychodzi w piżamie na zewnątrz. Pani Marino, to już szczegóły to już może nie są najważniejsze w tym momencie. Wiemy, w czym problem. Uciekł ze szpitala. Uciekł ze szpitala i uciekł ze szpitala. Zrobił mi wymówki, że nie może się wracać do domu. Ja byłam w kościele, wróciłam z kościoła. A czy pani radziła się lekarza, który go prowadzi? Tak, oczywiście. Lekarz rodzinny powiedziała, zapisała mu leki odpowiednie, których on nie chce brać. On tylko silno chce brać. To jest tylko jedyny lek, który zerwa się ratuje. Pani doktor powiedziała, pani doktor rodzinna powiedziała, że w przypadku należy dzwonić po karetkę i muszą go zabrać. Do szpitala psychiatrycznego nie chcą go zabrać, ponieważ, no nie wiem, niech kwalifikuje się po takim lekarstwie, to uważają w szpitalu psychiatrycznym, że należy się normalna opieka lekarska. W Akademii Medycznej uciekł, teraz w tej chwili znowu wezwałam. Musiałam znowu wzywać karetkę po dokazaniu, ja nie wiem, co mam z tym zrobić. I raz po raz to się powtarza to samo i tak. Ja już wtedy raz wzywałam karetkę po dokazaniu. Rozumiem. Pani Mariano, dajmy głos naszym gościom, zobaczymy, co mogą poradzić. Bóg zapłać, dobrego wieczoru. To jest dobry moment, żeby zwrócić uwagę na ogromny problem uzależnienia od środków nasennych. Tego rodzaju uzależnienie jest najczęściej występującym w medycynie. Uważa się, że już stosowanie przez parę dni, przez tydzień leków nasennych może doprowadzić u części chorych do uzależnienia, więc bardzo przestrzegam przed tym i również chciałbym, żeby lekarze tak często nie zapisywali leków nasennych pacjentów. Czy to suplementy diety, czy to też w tym się mieści? Jakieś suplementy diety, takie suplementy diety, również leki ziołowe nie mają tutaj takiej siły uzależniającej. Można je stosować. One są zresztą do kupienia bez recepty. Ja mówię już o lekach silnie działających. Tutaj jeden z tych preparatów pani wymieniła. To są leki dostępne wyłącznie na receptę, ale niestety lekarze często przepisują te leki na wyraźną prośbę pacjentów. Zresztą, jeśli już dochodzi do uzależnienia, no, trudno ten lek odstawić od razu. To w zasadzie jest niemożliwe. Odzwyczajenie powinno być zaplanowane czasami na wiele miesięcy i musi być prowadzone pod opieką lekarza psychiatry, który zapisuje inne preparaty silnie działające, które umożliwiają stopniowe odstawianie leku nasennego. Także konieczne jest leczenie specjalistyczne, psychiatryczne, ambulatoryjne. Hospitalizacja nie jest wymagana. Proszę pani Marianno, tyle co możemy w tej chwili powiedzieć. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo? Jeden z chłopców wtedy się rozpędza. Ktoś się rozłączył. Przez cały pokój wali głos. Bardzo proszę, Radio Maria. Dobry wieczór. Ja mam pytanie, czy do audycji jeszcze można? Można, a pana imię możemy poznać? Panie Sylwestrze, już na antenie jesteśmy, bardzo proszę. Proszę, ja mam takie pytanie. Chciałbym się odnieść do wypowiedzi tej pani od 56-letniej, która mówiła, że chodzi po lekarzach, problemy są, problemy państwo widzą, problemy z leczeniem. To nie jest takie proste. A dobrze. Okazuje się, że nie. Tam przyjmuje, w tym samym szpitalu, robi te badanie na szpitalnym i
nic z tego problemu nie widzi. Jak to jest możliwe po prostu, żeby dyrektor szpitala, rada szpitalna tego problemu nie zauważa? Właśnie takiego było dopuszczalne, jeżeli ktoś czeka pół roku na badanie przez ten projekt na kasie chorych, a tutaj w ciągu tygodnia... I o błędach też na górze powiedz nam... Na górze rosną róże tam. Jeśli chodzi o szpitale publiczne, na pewno takiej sytuacji nie ma. Nie ma możliwości, żeby pacjent czekał na rezonans magnetyczny, a jednocześnie po zapłacie miał przyspieszony termin przyjęcia. Jeśli chodzi o podmioty prywatne, jeśli udzielają takich świadczeń, to może być taka sytuacja. Klinika ma z NFZ-em umowę podpisaną, prywatna i na NFZ tak, albo przyjmuje w innych godzinach prywatnie, także taka sytuacja może mieć miejsce. Być może o to chodzi, bo pan coś Proszę Państwa, prosimy o to.